Hej, cześć, witajcie moi drodzy, oczywiście w kolejnym odcinku zagrajmy w GTA 4 i oczywiście zapraszam do oglądania. I dzisiaj pojedziemy oczywiście do Jima. I właśnie zostało nam tylko w tym gangu całym, gdzieś tu mogłem bodajże mogłem sprawdzić się, ile osób właśnie zostało w gangu, chyba tylko 4, tak mi się wydaje. Jim, oczywiście Johnny, Terry i ktoś tam jeszcze, bo 3 zabito właśnie przy tej misji, kurczę. Ale nie moja wina, że ich tam było tak bardzo dużo, tych aniołów śmierci właśnie, tak powiem, ujmę to tak. Bardzo ich dużo, powiem wam, było. I powiem wam, że bardzo szybko ten dodatek będzie zakończony, wiecie. Nie wiem ile odcinków, bo nie liczę. Ale mamy już prawie praktycznie 40% ukończenia gry mamy. Powiem wam, że jestem bardzo zadowolony. Szybciej mi poszło tutaj niż w tym pierwszym dodatku, znaczy w tym drugim, znaczy z drugi z kolei właśnie The Ballad of Gitoni, wiecie. Bo w tym dodatku poszło mi troszkę, powiem wam, trochę, tak powiem, trochę dłużej, wiecie. A tutaj powiem wam szybko i do tej misji, powiem wam. Bo i tak przecież powiem wam, że jednego dnia chyba nagrałem z 5 odcinków chyba z tej gry. Znaczy są tego dodatku właśnie, tego drugiego. Ale powiem wam, że już powoli mi się już nie chciało, wiecie, ale i tak drugiego dnia właśnie nagrałem. I tam chyba ostatni odcinek nagram właśnie w kolejnym dniu, tak. Tak. Yeah? Sounds like shit to me, but whatever. So, why you here? I heard you boys is having a little internal dispute. Coś takiego było, ale wiecie, już to jest na kanale oczywiście, te odcinki będą. You know, she's a good kid. A little messed up, but, you know, she needed a friend. Ray told us where Brian is. Yeah. Oh, yeah, where? And how the hell does he know? All right. Don't go breaking my balls, all right? I talked to Brian a half an hour ago. And listen, I understand where you guys are coming from. And on one hand, I don't give a shit. A bunch of grease monkeys want to have an all-out gangbang be my guest. You're all adults. Sort of. But right now, I need calm. Billy's on the inside. I need a steady flow of merchandise. So it's in my interest to see that you boys calm things down. End this little squabble and get back to work. See you later. Yeah, see you later, yeah, Ray. Bye, buddy. So what do you think, Johnny? I think that guy makes my skin crawl. But now that you mention it, so does Brian. Right now, he's our problem. God damn it. No, właśnie. Was my brother. Yeah, he was, but so were a lot of people. I don't feel like that shit means too much anymore. So? So I'm gonna go pay Brian a visit. And see just what that fat fucker's problem is. See you all later. Zobaczymy, co się stanie. Ale okej, dobrze. Udaj się do kryjówki Briana. Dobra, tędy pokazuje mi GPS. Okej. Powiem wam, że powoli ten gang się rozwala. Tak mi się wydaje, że pod koniec gry, znaczy pod koniec tego dodatku, co nie? Nikogo nie będzie w tym gangu. Ja to wiem. Ja to mogę wam powiedzieć. Ja mogę to wam powiedzieć. Że tu nikogo w ogóle nie będzie w tym gangu. Nikogo. Bo na początku byli wszyscy, co nie? Tam chyba było z 6 osób, czy 7. A teraz tylko 4. Nie, było 8 chyba tych osób. Tak, 8. 8. A teraz zostało chyba tylko 4. No powiem wam trochę 4. No, 3 zginęło. Jeden siedzi właśnie, jak wiecie, w pierdlu. Wiecie, w więzieniu inaczej powiem, tak? Tak ładnie mówiąc, bo tak nieładnie mówi, to nie pierdlu. Ale co tam? Wiecie, to GTA jest. Wow, myślałem, że się pierdzielne. Ale okej, no czy no, walnę się. Okej, dobrze, jedziemy. O, jakie fajne schodki, powiem wam, zrobili tutaj. Okej, to daleko ten, jeszcze ten Brian, niedaleko, okej. Dobrze.
Okej, jedziemy do Tuściocha, tak jak on nazwał ten Johnny Briana Tuścioch i ma rację. Też tak bym powiedział na niego, ale co ja będę ludzi obrażał, co nie, nie wolno. No, może nie wolno, ale no niestety, tacy ludzie występują, powiem wam. Ludzie występują, wiecie, za dużo jest za słodyczy na przykład, wiecie. Najgłupszym problemem właśnie otyłości, dobrze mówię, jest jedzenie dużo kurczaków lub hamburgerów lub na przykład hot dogów, powiedziałem hamburgerów, wiecie, tych kurczaków na przykład. Co tam jeszcze? Oj, właśnie to jest tym problemem właśnie takim najgorszym, powiem wam. Kurczaki może takie. Aha. I mean, I wouldn't want to be in prison or anything, but I, you know, I take it. Fucking Johnny the Rat. Po co ty to światło zapaliłeś, idioto ty? Okej, okay, powoli. Okej. Okay. Pierdzielać. What the fuck, jak go spukowało? What? Wow, ale to ktoś tu napierdyka z tegoż, z Uzi. O kurde. Okej, okay, deadłeś. Gdzie jesteś? No właśnie. Wyłaź z tego. No, dobry chłopczyk. Wow! Kto tu był? What? Wow, panie! Łocie, panie, kurde, serio? Wow! Z góry! O kurde, jak nie widziałem, powiem wam szczerze. Co? Okej. Jeszcze raz. Mam nadzieję, że zacznę. Okej, stąd zacznę. Wiecie co? Kurczę, nie mogę teraz, o nie? Ha. Wiecie co, zrobimy tak sobie. Tylko nie wiem, czy mi się uda teraz zrobić to samo, tak jak wcześniej było, wiecie? Bo ja w ogóle nie mam praktycznie broni. Ojoj, co ja zrobiłem? Mam tylko tyle tego, ojajaj. Powiem wam, że... Masz frejerze, ty. Woho! Dobre. Ten frajer, kurde, mocny był. Wpierony. Dobre. Okej, dobra, powoli. Kurde, powiem wam, że misja trudna. Nie ma nikogo? On chyba na górze mi się wydaje jest. No kurde! Tak jest. Heh.
Whoa! A nie, on jest tu. Gdzie on jest? What? Aha. Wow, tu jeszcze jeden gościu się schował. Kurde. Skurczybyku ty. Masz, kurde, wkurzasz mnie już, gościu. Maw do swoje w pieruny. Padłeś, kurde, szmaciarzu. Dobrze ci tak. Dobranoc. Koniec problemu z tobą, w pieruny. Frajerze. Okej. O, mam amunicję jeszcze dostałem od tych frajerów. Dobrze. Good. Good job. Dobrze jest. Jeszcze tutaj sobie wyjdziemy. Okej. Wow! Ale on się tu urządził, powiem. Aha, tu sracz jest. Ja sobie to nie będę wchodził tutaj. Bo po co? Wow! What? Ej, skąd ja... Którędy ja wszedłem w ogóle? Tak przede wszystkim. Tędy przecież wszedłem, co nie? A, i tędy. Okej, dobra. Nie ogarnąłem, powiem wam, mam drogi w ogóle. Nie ogarnąłem. Gdzie mam jechać, gdzie mam nie jechać. Okej, to jest dopiero... Aha, okej, dobrze, początek odcinka, bo myślałem, że już wiecie, koniec. Ale okej, mam dostałem jedną wiadomość jeszcze od Jima. Powinieneś spać... Aha. Gdzie się wpychasz? Aha, okej, to mogę już tutaj się... Aha, fajnie. Dzięki. Wow, jeszcze rozwaliłem po drodze, no fajnie. Okej, okay, to już możemy, będziemy mogli, jak to mówi się, noclować, fajnie, powiem wam, bardzo. Ale zaraz, chwila, to nie jest tu. Serio? To nie jest tu. Ej, no, what the? Myślałem, że tu, kurde, jakiś człowiek tam leży, wiecie? Znaczy stoi, Jezu, też coś mówię, nie wiadomo co. Jeju. No okej, okay, dobra, ale, kurde, czy ktoś mógłby to wyłączyć, to coś? Ale pytanie teraz jest takie, gdzie ja mam w ogóle, mam iść... Mam iść spać. Tu? Nie, to nie jest tu. Serio tu? Aha. Fajne. Tutaj. Dobra, gdzie w ogóle te radiograf i runy? To? Mhm, fajnie. Dobra, okej, zapisujemy grę. Fajnie, fajnie tu się urządził. Ten Johnny. Teraz Johnny oczywiście tu mieszka. Nie ten frajer, ten kurde. Brian, tuśok jeden. Okej, okay, dobrze. I cóż, lecimy do kolejnej misji. Tak, moi drodzy. Powiem wam, że będę chyba jeździł teraz zapisać jeszcze grę, co nie? Do tego, do tej... Do tego klubu, wiecie? Bo tutaj to mi się powiem wam... Może się opłaca, ale... Powiem wam, że to jest jeszcze dalej niż tutaj, no, trochę. Nie, to nawet mi się nie opłaca, wiecie? Tam, tutaj jeździł do tego miejsca. Do tego drugiego... domku, tak można powiedzieć, wiecie? Wow! Wow! Jaki wyskok! Wow! Dobrze, jedziemy teraz do Elizabety, fajnie! I u niej będzie teraz trzy misje po kolei. Fajnie, okej, okay. A później chyba u Reya, tego co widzieliśmy na cutscence właśnie tej misji. Praktycznie ostatniej u Jima. Tak, ostatnia misja u Jima. I teraz do tego pojedziemy, do Elizabety, a później nie wiem co tam będzie. Dobra, mieszę o to, wiecie? Będzie na pewno Elizabeta później, na pewno. Znaczy teraz Elizabeta, Boże, też myla mi się, powiem wam. Bardzo mi się myla. Okej, okay, trochę jeszcze drogi jest niestety tam do tego miejsca. Okej, okay, tutaj zobaczymy sobie jeszcze jedną rzecz. Aha, jeszcze Ashley będzie misja, u Ash będzie jeszcze misja, misje będą jakieś, pewnie chyba jedna tylko, tak mi się wydaje. U Stupsa, kurde, dziwne powiem nazwisko, będzie tylko jedna podajże. Tak, na pewno jedna.
Okej, dobrze. Okej, fajnie, tylko tej kasy trochę mam znowu mało, wiecie? 11 tysięcy co to jest? Jest praktycznie mało, powiem wam. No ale tyle ile mam to dobrze jest. No niestety, kurczę. Przy tej misji właśnie jeszcze co tam zakończył, znaczy... Co zacząłem ją w poprzednim odcinku, co nie trochę, powiem wam, też trudna była nawet. Troszeczkę. I dlatego przy tej misji trochę kasy straciłem i dlatego. Ale przyszedłem ją w końcu przecież. Wybiłem mu w szybę, serio, w samochodzie. Dobrze ci tak, ziomuś. Nie będziesz jeździł teraz z szybą, kurde, rozwaloną. Wow. Wow. Ledwo bym dead, kurde. O właśnie, wiecie co zrobimy? Gdzie się wpychasz? Gdzie? Gdzie, ziomuś? Ty. Nie motor. Tu, do samochodu w tej chwili. Gdzie? Pierdzielaj stąd, dobrze? Chyba będzie spierdzielał, serio? Uj, przepraszam, to był niechcący. To był niechcący, przepraszam jeszcze raz, przepraszam. Okej, mam nadzieję, że nie ma tu żadnej krwi na tym samochodzie, nie ma, okej. Okej, ona jeszcze daleko jest ta aż. Ojoj, to jeszcze trochę... O kurde, jeszcze kawał drogi, ojoj. Ja myślałem, że to już tuż, a jednak nie. No ale okej, dobra. Dobrze. Okej, tędy. Co pierda? Jakie słowo pierda? Ojeju. Ojejejejej, serio, pierda. Dobre. Tutaj właśnie występują czasami polskie właśnie słowa, wiecie? Tylko już, powiem wam, słyszałem, wiecie, tylko słyszałem, że są polskie słowa występują, ale nie wiem jakie. Nie wiem. Nie wiem, nie powiem, bo nie wiem. Wiem, że tylko tyle, takie, że występują chociaż jakieś tam polskie słowa, ale coś tam słyszałem. Wiem, że w GTA San Andreas pendejo, na przykład. Te Meksykańcy tak mówili, czy te Meksykańcy, ta. Ci tacy żółci. Pamiętam jeszcze, pamiętam tę misję jeszcze. Oj, stara seria właśnie. Na moim kanale przecież już. Yo, Chico, hold up. Where you think you're going, man? You gotta hold up and I'm talking to you, alright? Back off of him, you stupid shit. Can't you tell the difference between us and one of my upstanding business associates? I'm sorry about Andreas here. It's impossible to find good help in this city. Don't worry about it. Hey, yo. What up, Johnny boy? What up? Talk to your girl. Let's make it happen, Captain. I didn't think you lost bikers got down with people like Mark here. Then with their sports bike, you with your choppers. And looking at the two of you, don't make no sense to me. It's a crazy city. Well, this is crazy times, Liz. There's a recession going on. And in this troubling economic climate, you gotta make compromises. Mark here is my compromise. Hey, yo, fuck you, clown. You can compromise these nuts. Shit. Give me some. These ain't probably done for us. People always gonna want what we got to sell. They gonna want even more products when they lose their jobs and ain't got nothing else. Okay, I guess all we gotta worry about is the cops taking us down there. True that, cat. Hey, yo, Eve, let them know what it is. You gotta take some thieving, snitching motherfuckers and show them I'm a bitch. But I ain't they fucking bitch, okay? They bribed the guard on the Eastboro Bridge to let them through without checking their law, right? You guys is gonna go down there and tear them apart. Oh, fia, fajnie. Fajnie, okej. Dobra, mam czunara. Trame una criada, Andreas! Watch your mouth, son. Make yourself useful and clean this shit up! Okej, but you know what? I'm gonna need some wrong gloves. I'm gonna be honest, okay? Because... Guma wychrynkawic. Handle this, Johnny. Take us to the bridge, Johnny boy.
What was all this shit with you dissing me in front of Elizabeth? Okay, I thought you could handle it. I can't handle motherfucker. She's just one cold female, and I don't want her thinking I'm a bitch. Then I guess you got to prove yourself. No pressure, man. Go fuck yourself, Johnny. Kurde. Kogo mam tam wezwać jeszcze? No czy Boże, kontakty? Nie. Wiadomości. Aha, Clay, dobra, Clay. No czy Boże, też już. Wsparcie. Zobaczymy, co odbierze o ten gość, ten Clay. Też się odbiera, kurde, a idź ta. Pierony tam. Kur... A, to tu, a no, to na tym moście już. Okej, okay, dobrze, myślałem, że to tam dalej. Jakoś taka, okej. Okay. A to poznaję już ten most, prawdaż. Co nie? Okej. Okay. Wow, jakie samochody, kurde. Anioły śmierci znowu? Here, okay? Listen to me, man. You gotta get out of the way. You're holding up traffic. What's the problem here? Okay, hey, would you just let us through? Look, you don't got exact change. You're not going through. Those are the rules. I don't make them, but I stick to them. So just turn around and head back. Look, I'll come back with all the exact change that you need, all right? Just let us through, please. You're gonna pay my bills and put food on the table? Hey, turn around hey, now! Hey, look, I got some change right here. Fine. Come on, let's get this shit moving. All right, this one's on us. Now move your ass. Thanks, guys. Let's do this. Dobre. Okay. Good thing that little family didn't come through here 5 minutes later. Okay. These guys ain't gonna know what hit them. The shipment's the target. Whoa! Whoa, kurde, gdzie ja strzelam? Jezu! O ja cię kręcę! Spierdzielać, ziomy! Kurde, walić to! Walić policję, walić wszystko! Kurde, tam liczy się tylko furgonetka! Wow, 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 wow! Aaa! What the fuck? What the fuck, what the fuck, come on! Wow, on się wywalił jeszcze! Dobre! Okej, okay, jeszcze raz, bo ja to zlamiłem trochę, powiem wam. Zlamiłem bardzo! Oj. Dobra, okej, okay, dobra, widzieliśmy już to, okej, okay, dobra. Okej. Okay. Dobra, pytanie, zaczekaj, aż furgonetka się zatrzyma. No okej, okay, dobrze, okej. Okay. Ty może tak się schowa, może stąd. Może. Właśnie. No okej, dobra. No, i co teraz mam robić? Aha. Wow!
No jedź! Kurde! Ja pierdzielę! Spierdzielać mnie stąd! Dobrze! Siadaj! Siadaj, brachu! Dobrze! Okej, okay, fajnie! Dobra, zgub policję, okej. Okay. Idioci, ja... O kurde, z przodu! Wow, serio? O, dobra, wiedziałem, że tak będzie. Wiedział. No okej, okay, dobrze. Jedziemy, 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 jedziemy. Jadymy, jadymy, jadymy. Jadymy, jadymy. Gdzie oni pojechali, idioci? Ha! Idio... Wow! Wow! Idioci, ja cię kręcę, serio? Tacy, takie debile. Okej, okay, poczekam, 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 poczekam. Okej. Okay. Dziubla jest na... Co? Na co? Na czym? Na Chase Pond? What the fuck? Dziwne to jest. Well, Malcolm, it's your crew, the Uptown Riders. Are you a motorcycle club like us? Daleko to jest? Trochę jest drogi. Mam nadzieję, że oni nie gonią mnie. Czy gonią mnie? Ojojoj. Poczekajcie, bo ja tu nie widzę nic. Chyba nie, dobra, okej, okay, jak nie to dobrze. A jak będą mnie gonić, to nie wiem co będzie. To nic nie będzie. Okej, tędy. A to tu! Tutaj, serio? Przecież byliśmy już na początku gry, przecież. No, prawdaż. Ale fajnie. Okej, fajnie, fajnie. Byłem już tutaj. Well now, that's a fine little nest egg to get us through a low point in these here global markets, baby. Sure, Mal. I'm just hoping you, me, and Liz can stay out of jail long enough to enjoy it later on. Okej, dobra, fajnie. Aha, nie można wziąć, dobra, okej. Dobra, dzwoni do nas Elizabeta jeszcze. Yeah, I did, and it handled like a piece of shit. I dumped it in the lockup you mentioned, if you're interested. Not in the van, baby. But maybe I'm interested in what's in the back of it. I'll send Andreas to check it out. See you soon. Okej, okay, dobrze. Jedziemy do niej. A co tam? A co tam? Jedziemy do niej jeszcze raz. No, po kolejną misję oczywiście. Jak mi się jej nie uda zrobić, to nie wiem. A zobaczymy, co będzie. Zobaczymy, może łatwa będzie ta misja teraz. To wiem. Tutaj niepotrzebnie powiem wam, na Hama strzelałem, wiecie, bo jest jakbym nie do rady z, przecież z tymi wszystkimi gościami przecież, co nie? Policja by się zaraz tutaj, no, wtrąciła się i co by było, i byłaby lipa. Okej, okay, jedziemy dalej, jedziemy. Dlatego nie, za bardzo nie ogarnąłem tego, okej, okay, do nas napisała. Moja znajoma prosiła mnie o... Aha. Okej, okay, dobra. Dobra, idziemy do niej. Marta łaski pełna. No, hey, don't worry about my friend Johnny, huh? He's ugly, but he don't bite. Andreas! Hey! Andreas! Hey! Why do I pay you to protect me when you don't do nothing? I was in the kitchen, I was doing the thing. I don't want no fucking excuses! Get the fuck back in the kitchen! Pero... Okay, don't you... Okay. Jesus! Hey, Johnny boy! What's up? You had a good time the other day with those boys, huh? Men and their motorcycles. Sure. Why we need to hit that convoy so hard? You know, all these bodies can't be good for your business. You don't think I could survive out here if I wasn't dropping some people? I'm the big boss! Okay. People gonna love you, but they're gonna hate you even more, right? Now you're starting to sound like Billy. They're gonna hate you because you're a woman in this macho fucking world. They're gonna hate you because you're from the island. Stupid people think Latinos ain't worth shit in this town.
Well, you the big boss. And you me. These bodies gotta come with it. Okay. I came up from a rough background. Man tried to turn me out when I was 14 years old. I fed him his balls. I'm just saying you should limit your casualties. When I ended that fucker, I got a reputation in PR. No man touched me after that. Nah, I ain't saying all men are bad. Would have married three of them if I thought that, right? All right. Let's do this, Liz. Okay, okay. Go get my girl, Martha. She just came in on the Adios flight from PR. You think this place look okay? It's so hard to get it nice again once the assholes have their party. Yeah, it's fine. Yeah? Yeah, she'll love it. Where? Where? Andreas! Si. You fucking missed a spot. I miss a spot, no. Come drop these pillows and get that spot off my couch. Odbierz przemytniczkę z lotniska, okej. Okay. Pewnie daleko. Tak jak wiedziałem. Okej. Okay. Oj, na razie nie chcę z nimi tam kurde gadać, ludzie. Dobrze, jedziemy po to Martę, jak ona tak powiedziała. Marta, kurde, jakie imię, jeju. Polskie imię. Fajnie, że takie coś występuje, takie coś w GTA 4. W dodatku oczywiście. Bo tak to rzadko, kurde, powiem wam, istnieją polskie imiona tutaj, w tej grze. Przecież. Dobra, trzeba jakoś, o kurde, jakiś samochód znaleźć, a nie będę jechał tylko tym motorem, co nie? Bo tak motorem to praktycznie cały czas jeździmy, co nie? Czy jakiś samochód? Albo jakiś motor chociaż, jakiś wiecie, na przykład Energy 900 albo PCJ, PCJ? Tak, PCJ jakiś tam. Jakąś PCJ-kę albo coś innego, nie wiem. Co, ale zaraz znajdziemy coś. What the fuck? Co to było? What the fuck? Wow, co jest? Daleko jeszcze jest? Okej, dobra, już blisko, fajnie. Miałem wziąć taksówkę, wiecie, żeby taksówkarz mnie zawiózł, ale nie, tam sobie pojadę motorkiem. A co tam? Tu chyba praktycznie będzie już koniec. No jeszcze troszeczkę. Jeszcze chyba ze dwa zakręty takie. I będzie koniec. Fajnie. Wow, wow, wow. Nie, nie, nie. Spokojnie. Ludzie, spokojnie. Ja tu tylko jadę. Ja tu tylko jadę. Ja nic nie chcę tu zrobić wam, nie. Jakie drifty. Wow, wow, ale fajnie. Czystka 60 wyszła, zawaliście, powiem wam, fajnie. Dobra, motory jednak trzeba będzie ją odebrać, co nie? Okej. Liberty Swingers, good team, eh? Wow! Drug mule skanks ain't usually this cute. This is gonna be fun. Hey, come on, Pete! No! I don't know about you, but the America I believe in doesn't support hard-working young girls like this one. Yeah, well, the only thing this girl works hard at is swallowing bags of coke and in a minute, blowing me. So, sir, oh, yeah, cool. Hey, hold on. Your name Marta? Si, si. Come on with me. Come on, keep your head down. Wow, serio? Wow! Serio? Wypierdzielać mnie stąd.
Czekajcie, kurde, what the fuck. Jebo, gdzie oni są? Dobra, pięknie. Wow, wow, what the fuck? Co jest? Spierdzielaj mnie, ziomuj, dobra? Kurde, głupi śmigłowiec! Ja cię kręcę. Kurde, mocny jest, powiem wam, ten... Kurcze. Wsiadaj, wsiadaj, Marta, wsiadaj, wsiadaj. Wsiadaj! No wsiadaj, Kurde, już po mnie, wiedziałem. Aj, shit. Kurde, jak ona się opierdziela, jak nie wiem co. To się nie dziwię, że ona tak... Okej, jeszcze raz. Okej, to już widziałem. Wow, tu co gliny. Hoho, pięknie. Wow, wow, serio? Kurde. Co za totalne badziewie. Jezu. Okej. Jeju. Właśnie. Pilota, kurde. To ja nie pomyślałem o nich dopiero teraz, a nie wcześniej. Dobra, pięknie. Wypadł. Ziomuś. Pięknie. Już się dymi, pięknie. No padaj. Kurde, mocny ten helikopter. Kurde. Ja cię kręcę. Tu jeszcze jeden jest. Okej. A ten śmigłowiec zaraz się będzie dymił. Nie chcecie wiedzieć. O, już się dymi. Wow! Boom! Boom! Wiedziałem! Dobra. Okej. Coś tam jeszcze jest w ogóle? Tu co? Kurde, że ja ich nie zauważyłem w ogóle. Okej, pięknie. I teraz jeszcze jeden tu jest. Okej, i ostatni został tam jeszcze. Widzę cię. Widzę cię, ziomuś, wiesz o tym? Odebrałeś Martę z głup policji, okej. Siadaj, mała. Siadaj i spierdzielamy, bo tu... Czy zaraz będą nas gonić? No, a jak? Oho. Fajnie. Fajna droga, powiem wam, fajna. Bardzo. Mięta? What? Co na to gada? Jakoś o mięcie będzie gad... Już! Zgubiłem tak szybko ich? Wow. No powiem wam, że wow. Fajnie. Kurde, tu... Okej, fajnie. Kurde, jakim cudem, ej! What the fuck? No co, come on? Gdzie ja w ogóle wjechałem? Na jaki w ogóle... Ej, no o co, come on? What the fuck?
No wsiadaj, wsiadaj, wsiadaj Marta, wsiadaj kurde. Fuck, widziałem. Wiedziałem. Kurde, spierdzielaj głupi helikopterze stąd, dobrze? Dobrze? Czy niedobrze? Kurde, jak ja mam tam jechać na górę, żeby było najlepiej? O kurde, serio? Wow, wow. Wow, lipa. Dobra, pięknie, pięknie. No wiedź, wiedź teraz, wiedź. Wiedź, no dobrze. Okej, okay, pięknie, pięknie, tylko zgubię ich tu zaraz. O, fajnie, hehe. Dobrze. Dobrze, o kurde, źle. Źle pojechałem. Tak myślałem. You, Marta. You first time in Liberty City? Liberty City, swingers, baseball, I step to where the felicidad, la mujer es fea, los políticos lascivos, la delincuencia armada, la ciudad más ensimismada del mundo. Okej, okay, tylko pytanie jest takie teraz. Którędy mam jechać? Tędy? No dobra. Jak każę, to każę, dobrze. Dostał. Dobrze. Nie umie jeździć, niech się nauczą. ¿Tiene idea de cuántos condones llenos de perico hay en mi intestino delgado? Espero que nada. Delgado. Kurde. Tylko po angielsku. Hmm. Okej, okay, jedziemy, jedziemy do tej Marty. Oj Boże, Marta, Jezu, co ja gadam? Do Elizabety przecież, nie do Marty, Jezu. Jakoś to imię tak. Jak to? Jakoś tak w momencie mi zostało i teraz będę mówił Marta na Elizabetę, a nie Elizabeta. A na Elizabetę będę mówił Marta, co nie? Dobra. Okej, okay, praktycznie jesteśmy praktycznie na miejscu. Jeszcze trochę. Jeszcze dwa zakręty, jakieś takie... Takie ostre zakręty chyba. Albo i nie. Albo nie. Wuhu! Wow, ale nie tak chciałem, ej, o kurde. Nie, na górę nie, znaczy na dół nie będę, nie, 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 nie. Kurde, wszyscy tam jadą, serio? Gdzie? Okej, okay. Się wpierdzieliłem, dobrze. Haha. Nie będzie się tu kurczę wpierdzielał, co nie, ziomuś. Ja mam prawo jechać, a nie ty. Okej, okay, zerknę sobie na mapkę. O, już zaraz będziemy na miejscu praktycznie, fajnie. Kurde, mogę po tamtej stronie przejechać. O, przepadło. What the fuck? Serio? Wow, pięknie. Myślałem, że kurde z tego dachu to nie wstanę, ale dobra. Bo dachowałem. O, kryjówka Nika, pamiętam ją. Pamiętam, kurczę. Pewnie, że pamiętam. Dlaczego by nie? Okej, okay, ona ma bloki tutaj, okej. Okay. Co oni się tak dro tam, kurde, jakby mieli, nie wiem co. Jakby coś nie tak z nimi. Okej, okay, jesteśmy już na miejscu. Aquí. Bueno, gracias Johnny. Nos vemos pronto. Widać, że Hiszpanka tak trochę z wyglądu. Tak trochę. Okej, okay, co my tu mamy? Nic nie mamy na mapce. Wow. Co to jest oto? Wojna gangów. To tam to nie, mi to nie pasuje. Nie, nie. Dobrze, moi drodzy. Widzimy się oczywiście w kolejnym odcinku. Cześć.